Witam Was na vlogu Budujemy Samolot. Jak widzicie, w końcu jesteśmy w miejscu, w którym będziemy składać nasz statek powietrzny. Warsztat już jest, skrzynia jest, laminaty są, narzędzia są. Jedyne, czego nam brakuje, to prąd, ale z tym też postaramy sobie poradzić w najbliższych dniach. Jestem mega szczęśliwy i mega podekscytowany, że w końcu możemy rozpocząć budowę samolotu Bushcat. Może pokrótce na początek o pomieszczeniu, w jakim się znajdujemy, co nam będzie potrzebne, by zbudować nasz statek powietrzny. Pomieszczenie to akurat ma 4 metry na 6 długości i to w zupełności wystarczy. Samolot bez oczywiście skrzydeł ma szerokości 1,70 m i długości 5 metrów, więc tutaj ta przestrzeń, którą tutaj mamy, idealnie się do tego nadaje. Jak możecie zobaczyć na tym zdjęciu, można wykorzystać też zwykły garaż samochodowy. I też uda nam się go zbudować, tyle że wiadomo, czym więcej miejsca, tym wygodniej. Jedyne, co musiałem tutaj zrobić, to tak naprawdę wysprzątać, ocieplić jedną ze ścian, bo trochę puszczała wodę i zimne powietrze. Oraz wymalowałem podłogę chlorokauczukiem. No oczywiście drobne umeblowanie i tak naprawdę pomieszczenie mamy gotowe. Rozpoczniemy dzisiaj od pierwszej skrzyni, ponieważ samolot składany jest modułami i nie ma sensu rozpakowywać wszystkich od razu skrzyń. Będziemy jechać punkt po punkcie i tak samo będziemy otwierać skrzynię od pierwszej do ostatniej. Dzisiaj przyjrzymy się skrzyni, która powinna zawierać całą konstrukcję płatowca, pierwsze orurowanie, chociaż w sumie zobaczymy, co jest w środku. Oraz pokażę Wam laminaty, które już warto wysłać do malowania, pomalować sobie samemu. Więc zacznijmy na początek od laminatów. Zacznijmy może od skorupy naszej kabiny. Jak widzicie, laminat został już przygotowany pod malowanie, nie musimy się tym martwić. Wszystko zostało ładnie wycięte, wyszlifowane, wyrównane, otwory zostały powiercone, więc tak naprawdę jest to gotowa kabina, którą możemy już dać do malowania i nie musimy się martwić o wyprowadzenie tego. To samo tyczy się naszych drzwi oraz obramowań. Jest już wszystko ładnie wyprowadzone, otwory porobione. Tak naprawdę można oddawać do lakiernika. Ja bym z drzwiami się jednak wstrzymał. Zobaczyłbym na początku, co tak naprawdę nam wpadnie do głowy, jeżeli chodzi o malowanie, ponieważ drzwi to jest ostatni etap i może coś zaszalejemy z kolorem, może coś pozmieniamy, więc drzwi to jest element, który możemy dać do lakierowania trochę w późniejszym czasie. Pora teraz otworzyć naszą pierwszą skrzynię i zobaczyć, co ma w środku. Dobra, teraz pora się przyjrzeć temu, co tutaj z tyłu za mną. Parę rurek, jakieś części. Zobaczmy. Mamy nasze orurowanie. Orurowanie całego, tak naprawdę cały kadłub tutaj jest. Mamy numery. Numer seryjny statku powietrznego oraz prawdopodobnie part number danej części. Później dojdziemy z instrukcją, co tak naprawdę oznaczają te tutaj hieroglify. Rurki nawiercone. O średnicy 4 cm. Ścianki około 3,5 mm. Mamy też elementy takie jak te. I tutaj widzimy jakąś uprząż oraz rolki. Tak naprawdę nie wiem, po co ta uprząż. Dowiemy się w późniejszym czasie. Mamy również jakiś ściągacz. Tutaj zestaw z popychaczami. Tutaj, tak jak widać, też elementy, które mają już nitowania. Mamy tutaj coś, co warto odpakować. Mianowicie tylne kółko.
pompowane. Kalamitka. System sterujący. Łoże silnika oraz system sterujący przednią golenią. Bardzo ładnie porobione spawy. Nie, bardzo fajnie to wygląda. Zestawy worków. Tu można zobaczyć, jak fajnie są pakowane. Każdy element ma swój osobny woreczek. Trudno jest tak naprawdę pomylić, od czego by to było. Wszystko jest osobno zgrzane. Mamy tutaj również packing list. Może zobaczymy na jakimś innym opakowaniu. Będzie może lepiej widać. Może tutaj. Pokazane jest, co zawiera zestaw. Oraz tutaj osoby, które to pakowały, podpisały się. No i znowu elementy, które są popakowane w osobnych woreczkach. O, to jest fajna rzecz. Pompa paliwa. Oraz prawdopodobnie, tak, tu będziemy mieli odstojnik paliwa, filtr paliwa. Czyli to też jest w tym zestawie. Co tutaj mamy jeszcze? Wszelkiego rodzaju elementy oraz, o, tutaj widzę, przysłali nam już gniazda słuchawkowe i mikrofonowe. Zestaw rolek. O, tak wygląda pakowanie. Mamy dwa elementy. Do tego tu opaski. Wszystko ma osobny numer. Tu prawdopodobnie z tego woreczka przysypały się albo te podkładki. Prawdopodobnie podkładki przysypały się niżej. I tu cały zestaw paliwowy, pompa, filtr paliwa, no i elementy do montażu. Przejdźmy dalej. Tu również są felgi. Felgi do naszych szerokich, wielkich kół. To nie przychodzi w głównym zestawie, jest to dodatkowy zakup. Chciałem po prostu mieć możliwość montowania kół tych typowych Bush Wheels alaskańskich oraz zwykłych kół, dlatego będę miał taki zestaw uniwersalny, że tak naprawdę wystarczy tylko przekręcić tutaj mocowanie i będziemy mogli założyć duże bądź też małe koła. Mamy również hamulce, bardzo ładny zestawik, dwie felgi. Jak widzicie, trochę jest tych elementów na dobry początek. Będziemy systematycznie je składać tutaj i następne skrzynie będziemy otwierać, jak tylko złożymy to, co mamy tutaj. Pora zacząć składać nasz statek powietrzny. Ale to już w następnym odcinku, a teraz zabieram Was do firmy Faston, gdzie uczestniczyłem w szkoleniu z obsługi liniowej silników Rotax 912. Firma Faston powstała w 1999 roku. Od 20 lat jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Rotax, produkującej silniki lotnicze do małych samolotów ultralekkich. Zajmujemy się sprzedażą oraz serwisem z remontami głównymi włącznie. Oprócz tego prowadzimy również szkolenia, a szkolenia mają na celu podniesienie kwalifikacji personelu technicznego, który wykonuje obsługi naszych silników. Są podzielone na odpowiednie poziomy kursów, począwszy od kursu zapoznawczego poprzez obsługę bieżącą, jak i obsługę techniczną liniową, kończącą się na obsłudze bazowej, która już obejmuje naprawę i wymianę podzespołów silników.
Serdecznie zapraszamy zarówno pilotów, jak i personel wykonujący prace techniczne do udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą firmę w celu podniesienia kwalifikacji i podniesienia bezpieczeństwa wykonywania lotów. Zapewne wielu z Was zapyta teraz, po co mu właściwie takie szkolenia? Otóż dla Waszego własnego bezpieczeństwa oraz komfortu. Na kursach takich, poza wiedzą związaną z obsługą silnika, mamy też możliwość spotkania się z ludźmi z branży i wymianą spostrzeżeń na różne tematy, więc jeżeli nie chcemy zostawać w tyle, chcemy wykonywać nasze prace na silniku prawidłowo, powinniśmy uczestniczyć w takich szkoleniach. Taki oto certyfikat IRMT otrzymujemy po ukończeniu naszego szkolenia i w zależności od rodzaju kursu, jaki przeszliśmy, uprawnia on nas do wykonywania obsług na silnikach, rotach z danego typu w danym zakresie. Zachęcam wszystkich do udziału w takim kursie, w szczególności użytkowników silników rotach, by zadbać nie tylko o swój silnik, ale również o swoje bezpieczeństwo. Na sam koniec chciałbym Was zaprosić na Facebooka oraz Instagrama, gdzie trwa konkurs, gdzie można wygrać fajne czapeczki, w tym czapeczkę Rotaxa. Zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku.